naprawdę, my się znamy z tą rodziną od dawien dawna. Poproszę o zdjęcia. No, to tak, zobaczcie. To jestem ja z Mateuszem Murańskim, słuchajcie. Wtedy pierwszy raz, słuchajcie, wtedy pierwszy raz walnąłem Mateusza. Następne zdjęcie. No jej, zobaczcie, to my się razem wychowywaliśmy. Dalej poproszę, dalej. Słuchajcie, przy okazji pokażę wam, kim jest mój przeciwnik. Słuchajcie, może nie obalił tańculi, ale obalił komunizm, kurwa. Poproszę dalej. No i widzicie tutaj, także to nie jest żaden mitoman, Jacek to wszystko przeżył. Patrzcie, na przodzie barykady. Dalej poproszę, słuchajcie. I ponieważ Jacek jest wielkim bohaterem narodowym, będę szefem jego kampanii prezydenckiej, kurwa. I poproszę plakat. Poproszę plakat. A to oglądamy pierwszy Team X na telewizorze. Poproszę plakat. Ale to jest drugi Team X. Patrzcie na plakat. Jego wysokość Jacek Murański. Jacek, ja już przeprowadziłem sondaże. Na razie mamy 0,00001. Przepraszam, ja bym chciał coś powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że ja zagłosuję na Jacka Murańskiego. Ja zagłosuję na Jacka Murańskiego, ponieważ pan Jacek to jest prawdziwy G. To jest polski Andrew Tate. Tak, i normalnie, słuchajcie, to nie są kity. Jest bogaty, jest silny, potrafi się bić, potrafi się ruszać, a do tego jest zaradny i nie daje się żadnej propagandzie. Kiedy pan Jacek czytał ostatnio list carycy Katarzyny, proszę państwa, przez 28 minut, to ja się przebudziłem. Ja się przebudziłem i jestem dumny z tego, że mogę pić wodę z ziemi, po której stąpał pan Jacek. Panie Jacku. Jest pan niczym świeżob. A ja nawet nie wiem, co to jest świeżbob. Robert, dobra, weź bez jaj, kiedy mi za to zapłacisz, co? Bo... Ja nie wiem, o czym mówisz. No weź, stary, umawialiśmy się, że ja wychodzę, gadam te farmazony. Po wyborach. Dobra, po wyborach. Dzięki. Słuchajcie, mam jeszcze taką propozycję, słuchajcie. Jako szef kampanii mam propozycję. Influencerzy robią swoje produkty, kurwa. Więc ja proponuję murankę. Robimy murankę. Muranka jest jak pan Jacek Murański. Z zewnątrz może mało apetyczna i niezachęcająca. Ale w środku to dopiero jest chujowa. I skoro jesteśmy w temacie, to czy mógłbym poprosić o puszczenie spotu? Jacek, przygotowałem już spot radiowy dla nas. Trzymaj się, kurwa, fotela. To może uratować Polskę. Jedynie prawdziwy bohater. Nasz kandydat, Jacek Murański, będzie zarywał nocki i bicepsy, żeby tobie żyło się lepiej. Gdy przyjdzie do twardych negocjacji, takich jak traktaty rzymskie, nie będzie się pierdolił w tańculi. On wie, jak to ugryźć. Będzie się przepychał łokciami, tocząc 16 batalii sądowych naraz, jedną ręką. I to z naciągniętym dwugłowym, skręconym kolanem, złamanym żebrem i rozwiązanym wiązadłem krzyżowo-boczno-środkowym. Może nie jest czarodziejem, ale ma moc Krav Maga. Może nie jest cudotwórcą, ale jest cudakiem. Bóg, honor, ojczyzna. Żadna z tych rzeczy nie chce być reprezentowana przez Jacka, ale Jacka to nie interesuje, bo Jacek zastał Polskę drewnianą, a zostawi murowaną. Wystarczy twój głos, zajmie ci to 1,5 sekundy, a uratujesz ten piękny kraj. 2030. Jacek. Chyba cię popierdoliło. Proszę wstać, kurwa! Mistrzostwo świata. To tyle, fakturę wystawię później. No to panie Jacku, jakaś odpowiedź może na to wszystko, co tu ujrzeliśmy. Bardzo doceniam, a zapraszam też na naszą stronę Kabaret Twój Szwab. Zobaczycie tam też prawdziwe żarty. Szczególnie naszym, czyli moim i Andrzeja Gały, czyli
znanym być może niektórym prezesem Kozłowskim do Świata Według Kiepskich. Naszym ulubionym celem jest Klaudia Jachira. Zapraszam, kabaret Twój Szwab. To trochę ja też pospoilerowałem, skoro... Ale doceniam kunszt, bardzo podoba mi się dowcip i ta cięta... ta cięta anegdotyczna formuła, którą stosuje Pasut. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, doszło już sprzedaż biletów na galę. Kręcamy. Kupujcie. Tak, i pamiętajcie, że Hala Gliwice. Wojtku,